Witam wszystkich serdecznie, mówi do Was Kapelusznik, a to jest kolejne omówienie ostatniego rozdziału, także zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i zaczynamy. W historyjce okładkowej warto podkreślić, że to sama pani imperator pokonała synów Jermy, co pokazuje, iż oni sami tanio skóry nie sprzedali. No i jak na nich przystało, bez emocji przyjmują informacje o swojej ewentualnej egzekucji. Kid mimo tego strzela chyba laserem, to Big Mom nadal się dobrze trzyma. Przyjrzyjcie się temu kadrowi. Czy to nie jest pocisk? Teraz mam wątpliwości, czy to laser, czy pocisk. No nic. Randomy nie dowierzają w siłę i wytrzymałość Big Mom, a stara torba zaczyna używać Soul Pokusa na wszystkich, mówiąc do Lowa i Kida, że zabierze im 50 lat życia. Big Mom tutaj na kadrze chyba wypuszcza czarne pioruny, co by oznaczało połączenie mocy owocu z królewskim haki, dzięki czemu byłaby w stanie łatwiej odbierać innym dusze poprzez zdominowanie ich woli. No i po tym, jak już randomy wystraszyły się Soul Pokusa, używa Air Roomu, żeby wyciszyć Big Mom. Air Room działa na podobnej zasadzie co owoc Corazona, powodując całkowitą ciszę. Piękne nawiązanie do swojego przybranego ojca. Czyżby Low teraz mógł tworzyć room z każdą literą alfabetu z przodu? Wiele różnych pokoi o wiele różnych specjalizacjach. Brzmi imponująco oraz interesująco. Idąc dalej, Misery próbuje ratować mamę, ale ponieważ jej nie słyszy, nic nie jest w stanie zrobić. Co jest dla mnie trochę głupie, gdyż Homiesy do tej pory pokazywały pewną autonomię. I taki Zeus ostatecznie był w stanie uznać Nami za swoją właścicielkę. Low przy okazji ją przecina, nie wiem jak, bo nawet Luffy bijąc Prometeusza z haki go nie zranił. Jedynie Brook posiadający owoc zmartwychwstania był w stanie zranić inne dusze. Ewentualnie Jimbe przy pomocy wody Prometeusza. Swoją drogą trzeba podkreślić, że ten rozdział w przeciwieństwie do poprzedniego jest bardzo ładnie narysowany. No i Big Mom bez pomocy Homiesów zaczyna w końcu spadać w dół. Widzi ją Yamato, która się zastanawia, o co tu chodzi, no i dostajemy pierwszy wybuch, gdyż mama wpada prosto na Kanzebo, z którego ulatuje dusza i chyba Kanjuro wreszcie zmarł. No i zaczynamy wielki speech Big Mom. W pierwszej kolejności mówi o Rogerze, sama jest w szoku, że dzieciaki z nowej generacji ją pokonały i ma żal do Rogera, że to on rozpoczął tą całą wielką erę piratów. W międzyczasie widzimy, że Raizo wygrał swoją walkę na wytrzymałość, samo starcie trwało chyba ze 30 rozdziałów. Widzimy również Brooka biegnącego z Robin, czyli to nie on stoi nad Zoro, który swoją drogą spada z Onigashimy. Ciekawe, kto go uratuje, ja obstawiam Marco. Dalej mama wspomina, jak Roger potwierdził istnienie One Piece'a i to sprawiło, że poczuła się natchniona. Zastanawia się, gdzie to jest i co to jest. I sugeruje, że fragment One Piece'a jest na Wano, co jest gigantyczną petardą. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Ewentualnie to może być coś powiązanego z One Piece'em. Mówi również, że ten upadek jej nie zabije, a Law i Kid zapłacą za wszystko, co jej zrobili. Ostatecznie Lin-Lin spada z ogromnej wysokości, tworząc gigantyczną eksplozję. Prawdopodobnie jedna z atomówek Kaido poleciała również za nią. Narrator wprost potwierdza wygraną nowej generacji nad starą torbą, Wilk City i Owca Cała w tej sytuacji. Low i Kid nie wygrali mimo wszystko do końca w własnych siłach, pomógł im Kanzebo, bomba Kaido i upadek z wysokości. Jednak dzięki temu Big Mom nie traci w oczach czytelnika i może powrócić potem w fabule. Bo jeżeli to było jej ostateczne pokonanie w tym arku, no to jednak się rozczaruje. Obstawiam, że jest w stanie krytycznym i teraz podda się kuracji. Powinna powrócić pod koniec arku już z całą rodziną, którzy mieli całą noc, by wpłynąć na jeden wodospad. Generalnie Law i Kid teoretycznie wygrali oraz mają status pokonania imperatora, a Big Mom mimo porażki dobrze na tle tego wszystkiego wypadła. Warto jeszcze podkreślić, że dzięki Air Roomowi mieszkańcy stolicy nadal nie wiedzą o bitwie.
Problem jednej z bomb i Kanzebo został rozwiązany. Ciekawe, czy Yamato teraz Momo zaczną zrzucać resztę amunicji na starą torbę. Ale wrócimy do rozdziału. Yamato mówi, że kojarzy Zunisze z dziennika Odena, a Momo mówi jej, iż był on kompanem Joy Boya 800 lat temu, ale popełnił on pewną zbrodnię. Warto podkreślić, iż ten wątek był już poruszany na Zou. Karą Zunisze za popełnioną zbrodnię jest podróżowanie nie wiadomo gdzie od wieków. Może wkrótce się tego dowiemy. Ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo zadowolony z tego rozdziału. Law i Kid wygrali nie do końca sami, co mi się bardzo podoba. Big Mom ma możliwość powrotu w dalszej fabule. Mimo pewnych zgrzytów, sam rozdział czytało się przyjemnie. I jest to akceptowalne zakończenie walki, które się spoko czytało, gdyż było pokazane w całości, a nie fragmentami. Więc ja się fajnie bawiłem, miodny rozdział, jego cena to 8 na 10. Na zakończenie przypatrzy się dwóm rzeczom. Big Mom, będąc bez pomocy Homiesów i będąc pod laserem cały czas, wybucha dwa razy oraz jeszcze spada z ogromnej wysokości i nadal może powrócić. To tylko uświadamia nam potworną siłę Imperatora, z czego jeszcze chciała używać Soul Pokusa na innych. Myślę, że w innych okolicznościach Kid i Law by przegrali. I jak mówiłem w poprzednim omówieniu, jednym z największych minusów ostatnich rozdziałów w sumie jest absurdalna wytrzymałość Lowa. Kid to czysta kartka, nie widzieliśmy go w akcji po time skipie aż do Wano, więc Oda mógł mu dowolnie rozpisać power level i wytrzymałość. Natomiast widzieliśmy, na co stać Lowa na Dressrosie, także mimo iż deklarował rozdział temu, że jego następny atak będzie tym ostatnim, to w tym rozdziale użył jeszcze Errumu i przeciął mi serii. Uważam, że zdecydowanie Oda przesadził z wytrzymałością jego postaci. Także ja byłem Kapelusznik, jeżeli się podobało, zostaw subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz i do zobaczenia w następnych materiałach.